Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, MC Auto, przed wami przedostatni odcinek Zejmy na Trójki. Mówiłem w poprzednim odcinku, że będzie to ostatni odcinek, jednak jest to przedostatni, ponieważ ostatniego bossa zrobimy sobie w ostatnim odcinku, tak żeby serię zamknąć w ładnej dziesiątce. Okej, zaczynamy oczywiście ostatnie poziom, który nazywa się Wieża Leptysa. Jest to ostatnie starcie, test wszystkiego, czego się nauczyliśmy w tej grze, test wszystkiego, co umiemy i test naszej kompletnej wiedzy na temat tej gry, także... czy nam to dobrze pójdzie? Miejmy taką nadzieję. I oczywiście przy wilku będzie masa, więc musimy się nieźle skupić. Okej, lecimy zatem. O, już dostałem na start. No grubo. Kompletnie z dupy pogodamy spadł koleś, po prostu. Nieźle. Okej, nie tego, tego chcę. Najpierw trzaskać. Okej, super. Otwiera czarną krzyżnika trzeba. W tym typie. Dobra, to będzie naprawdę dużo wszystkiego. Masa wszystkiego będzie na tym poziomie, więc szykujcie. Okej, mogę cię spuścić teraz? Mogę, dobra, super. Okej, się on dostał, bo... mogę go dwa razy tylko uderzyć, w sensie dwa razy i palił. Dziękuję, nie dostać w tej sekcji to jest... Gage z cudem, nie udało mi się to jeszcze nigdy. Zawsze było to moim wyzwaniem. No ale wiecie jak to jest, okej. Kamera mi naprawdę nie pomaga. Chyba ty umrzesz szybko, okej. Teraz sobie się zajmiemy, tam to jest zahita. Zmienię sobie życie, bo bardzo ryzykowne. No, wiedziałem, ty też umieraj. Okej. I teraz lotnik. Przeciwników jest masa, po kolei ktoś. Teraz mamy lotnika, oczywiście z dolarem. Pięknie. I to jest wszystko. I tak na pierwszą falę przeciwników, na pierwszą lokalizację w tej grze, w tym poziomie. Okej. Pozbieramy sobie kryształy. Musimy oczywiście zebrać, jak pamiętacie, 43 tysiące punktów. I to jest bardzo ważne. To się przez cały poziom liczy. Jeżeli mi się nie uda, to od razu mówię, z tego miejsca będę poziom powtarzał. Ponieważ ja potrzebuję tych punktów. Nieziemsko. Bo chcę ten sekret ostatni zebrać. Potrzebuję ich naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Także okej, tu postaramy się zebrać wszystko w miarę naszych możliwości. Jest to możliwe, łącznie z tą klatką. Jednak jak się domyślacie, jest to oczywiście ciężkie. Dobra, zebraliśmy to, a nie wiem, czy zdążymy tu. Nie zdążyliśmy. Cholera. No dobra, trudno, zbierzemy jeszcze. Oczywiście kamera tu nie pomaga i to strasznie. Zobaczcie, jak ta kamera jest ustawiona. To jest jakaś masakra. No dobra, poradzimy sobie i z tym. 43 to jest nasz cel. Jest to ciężkie na tym poziomie. Naprawdę nie będę ukrywał, że jest to proste, bo jest to ciężkie. Także w następnym odcinku może być albo ten sam wynik, albo lepszy. Taka pewna. Dobra, pozbieramy sobie wszystko. Okej. Mogliśmy tutaj z puszką, o czym nie pomyślałem teraz. No ale dobra. Postajemy się jak najmniej życia na tym poziomie, ponieważ im więcej życia tracimy, tym mniej punktów będziemy mieć. Bo za utratę życia też punkty nam są niestety odbierane, jak wiecie. O matko święta. Okej. Bicie się nawzajem, tylko mi ułatwicie robotę, tak naprawdę. Dobra. Został on, ale jego nie ruszymy, nie mamy czerwonej puszki tutaj. Więc na razie to nie możemy mu nic zrobić. Musimy poczekać na noklumy, które nam przylecą tu. Dlatego normalnie nie możemy bić, tylko że on przyjmuje 6 hitów dla siebie oczywiście. A to trochę jest, okej. Dobra. No i teraz dalej nie możemy nic zrobić, a jednak nie, czekajcie, możemy, mamy czerwoną puszkę. Nie pamiętam tego poziomu tak dobrze, jak pamiętam go kiedyś. Teraz tego co widzę. Ale na nim się nie skończy, panie i panowie. Kurde, okej. Też skupiam, bo na pewno jestem te punkty. Mam 6000 jest, no 5500. 5600 prawie. Padnie? Jeszcze nie, dobra. Teraz padł. Dobra. Uciekamy teraz na górę, bo... jak zaraz zobaczycie, patrzcie. Przychodzą ci. Musimy sobie poradzić z nimi. A, dostałem na stałe, nie mogłem się uczyć. Świetnie. No i tak, z czerwoną puszką mogliśmy zejść tutaj na dół. Goddammit, okej. Nieważne, trudno. Rozwal to, okej. Mamy punkty z nich, okej. No i tłuczemy, panowie. Tłuczemy się, panowie. Okej. No nie jest źle. O Jezu. Nie podchodź nawet. Nie podchodź.
Padniesz, okej. Okay. Tu są kolejne puszki czerwone, jak widzicie, pojawiły się. Nam, żeby nam ułatwić, żebyśmy nie latali do jednej cały czas. Oh goddammit, okej. Okay. Wolę jednego cały czas bić. Nie wiem, tak zawsze miałem, że zawsze najpierw jednego kosiłem cały czas. Cyk, padnie? Nie padł, o cholera. Schowaj się za chwilę. Okej, padł ten. Zrobię sobie z jego punkty. Z tego Nokluma, dobra, nie, źle panie i panowie, naprawdę dobrze nam idzie. Spodziewałem się, że będzie gorzej, jednak nie. Nie wiem, czy trzeba na full... A, dostałem wpys. Nie wiem, czy trzeba na full naładować tą pięć czerwoną. No ja wolę naładować, żeby nie mieć potem niespodzianek. Okej. Okay. Elegancko. Ale to nie koniec naszych kłopotów. No oczywiście. Co jest z tą gościu? Taka jest taka... Co się dzieje? No tak, ten gościu tu idzie, ale ja jeszcze nie wylądował nawet. Pana czarnoksiężniku. No tak, tu czarnoksiężnik... czarnoksiężnika osłania, jak widzicie. Okej, mam teraz but. Wszystko naraz, tu jest wszystko naraz, także skupiajcie się naprawdę, oglądając ten film, bo to nie jest prosta sprawa, której ogarnąć rzeczy na tym poziomie. To jest naprawdę Armageddon, jeśli chodzi o zawartość na tym poziomie rzeczy, przeciwników, puszek, punktów do zebrania, wszystkiego. Jezus Maria. Sekretów w sumie też. Chodź tu, bucie. No i ogólnie rozbijam ten odcinek na dwie części, ponieważ ja bym to robił w tym odcinku, zajęłoby to około 50 minut, także... no nie, tak chciałem zrobić. Także lepiej zrobić to w dwóch. Zaufajcie mi, wiem co mówię, bym to zajął drugi raz na YouTubie. Więc wiem co mówię. Chodź tu, no punkty mi tylko marnujesz. Okej. Tak, może jeden punkt tylko tracę, ale to jest dużo, tak czy siak, więc lepiej... Tylko tego punktu nie tracić. Mam pewnie 1/4, ja szybko idę powiedzieć czerwoną puszkę, właśnie po to, bo teraz wyprawiałem, widzicie, przeciwnicy. Nie pamiętam, czy dokładnie oni wszyscy są. Chyba tu jest gościu z dolarem, którego mieliśmy znaleźć. Co jeszcze? Także szukam wszystkich. Nie! Dobrze. Nie idę po puszkę nawet, zamotałem się. Tu jest ostatni chyba, dobra. 1000 punktów dostaliśmy z tego, także jest ok. Zamotałem się strasznie, ok. Teraz tą puszką mamy tutaj kratkę. W sumie nic więcej, dostajemy tylko kratkę z tej pomarańczowej puszki. Lecę! A trzeba zasiąść brukselkę, dokładnie. Dobra, dawaj mi tego szmaragdzicha. Szybko. Ok, super. Mamy szmaragda. Mogliśmy to też zrobić, jakby rozwalilibyśmy boksera. Z niego bylibyśmy punkty i szmaragd jest 2, ale z tym jest dużo zabawek dla mnie. Tak tylko powiem. Ok, to mamy żółtą puszkę, możemy iść na górę. I możemy w końcu na tym poziomie progresować, bo my tutaj przyszliśmy tylko po to, żeby na poziomie progresować naprawdę. Potrzebna nam była niebieska puszka, którą właśnie zebraliśmy. I ja się chcę z nią pospieszyć jak najbardziej mogę. Mimo, że przed chwilą skopciłem. Bokserek, ok. Nokluma sobie rozwalimy. Kolejny bokser. I kolejny Noklum. I stuwa do przodu. Dobra, o Jezus, kamero. Kamera na tym poziomie. Najgorsza w całej grze. I to muszę powiedzieć po prostu. Najgorsza w całej grze. Coś musi być najgorsze. Dzięki, właśnie dlatego chciałem się z niebieską puszką pospieszyć. No i tu jeszcze. I tutaj. I dobra. I mamy kolejnego... Lotnika, gdzie on jest tutaj? Dobra. Aj, shit! Ja cię prądem załatwię. Cwaniaczku. Dobranoc, okej. Okay. Teraz idziemy tutaj, mamy pierwszy sekret, tu po lewo. W sumie drugi, bo pierwszym sekretem był ten szmark, tak naprawdę. Okej, okay, to sobie zachowamy trochę tych kryształów. Cyk, bo musimy tu podejść i tu skoczyć, tu jest dużo i jesteśmy 500 do przodu. Pięknie. 16500. Naprawdę nie jest to chyba zły wynik. Tak mi się zdaje przynajmniej. Nie dostajmy od tego dymu. Będzie super. Naprawdę skupiam się, bo chcę wam ten sekret pokazać na końcu. Obrokowują się specjalne drzwi, jak się tyle punktów zdobędzie. I większość jest zdobywana przed ostatniej sekcji przed bossem. Ale tutaj też trzeba się skupiać. Nie ma lekko.
walki, zbywamy punkty. Oj, tu się trzeba pospieszyć. Mamy niebieską puszkę jeszcze z kryształy, przed chwilą zebraliśmy. Przydałoby się pospieszyć. O, zepsułem. Świetnie. Świetnie. To powinno się wszystko na raz zrobić, no nie? No do tego momentu. Trudno, z kilka kryształów tylko zmarnowaliśmy. Mam nadzieję, że nie jest to koniec świata. Strasznie się na ten poziom napinam. Oj, oj, dobra, udało się. Okej, nie wiem, tu czas jest nieważny. Czasami ludzie mówili, że żeby to odblokować potrzeba w pewnym czasie, to przejść nie trzeba. Bo niebieską puszkę mam nawet w fajnym czasie, ale tu mi nie jest potrzebna. Tu dostanę puszkę czerwoną, żeby te drzwi odblokować i powiększa nam się życie. I chyba nam się powiększy jeszcze raz. Oprócz tego. Tak, najbardziej, jeszcze mamy jedno powiększenie życia. Tak to mamy wszędzie, czy mam wszędzie uśmiechnięte buźki? Jak najbardziej, na tym poziomie też trzeba mieć. Na razie mamy G na powiedzmy 100%. Szybko, Rayman, szybko! Nie słyszę cię, Andre. Jesteś zbyt zajebisty, żeby cię słyszeć. Okej, panie i panowie, to jest koniec pierwszej sekcji tego poziomu. Strasznie długa, strasznie zawiła. Ale taka powinna być ta gra, 100%, także jesteśmy na dobrej drodze. Czy to będzie sekcja, o której myślę? Tak, to jest bardzo ciekawa sekcja. Tu mamy lawikrafty na sam, one czekają. Pierwszy raz czekają, nie pojawiają się, tylko czekają na nas. Pierwszy i ostatni raz, okej, na górę musimy się dostać. Droga tam jest kęto, zawiła, sekretów tu jest sporo, także będzie ciekawie. A my musimy się uporać z lawikraftami jako pierwszymi przeciwnikami. Nie dostać od nich, bo jak najmniej przynajmniej. Byłoby fajnie. Zostaw mnie. Puść mnie. Puść ją. Chyba jeden palu. Bardzo szybko, tak naprawdę. Szczerze mówiąc, gdzie on jest? Tutaj. Lawikrafcie, nie uciekniesz ode mnie i moich pięści magicznych. A wow, co ty sobie wyobrażasz w ogóle? Oh shit, oh shit, oh shit. Nie bić go normalnie, bo to tylko tego denerwuje. O nie! Dostał? Super! Jeszcze raz? Jest! Pojawia się Mioklum. Idą na kuję, pojawia się niebieska puszka. Nawet dwa Mioklumy się pojawiają. Okej, okay, on nas tu nie sięgnie. Oni raczej. My pójdziemy aktualnie po niebieską puszkę, rozwalimy ich. Spróbujemy. Rozwalimy jednego w sumie najpierw. Dwa Mioklumy rozwalimy. I teraz szybko schodzimy na dół. To jest very important. Żeby to zrobić. A, nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Są diamenty. No bo niech będzie. Chociaż nie, powinienem to zrobić czerwoną puszką. Nie, nie, nie. Ten jest niebieską, bo tu niebieską. Tu niebieską wykorzystam czerwone i nie. O, 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 o. Zdążyłem, dobra. Przez lawa oczywiście. Lawa nie dotykamy. Bo się tylko poparzymy. Nie wiem, czy tylko nie zepsułem. Rozwalając sobie jedną świnkę, bo to jest fajna sekwencja do zrobienia. Jest ta świnka, drzwi. Tutaj się przychodzi, tak, tutaj się przychodzi, te świnki rozwala i tamte drzwi. Popsułe, no trudno. Mówi się trudno, żyje się dalej, zrobimy to na mniejszą ilość punktów, mam nadzieję, że daje na 100%. Dobra, najpierw wrócimy do sekretów, sekrety są ważniejsze. Takie jest moje zdanie. Okej, okay, możemy tu na świnki przejść, to nam nic nie zrobi złego. Zależy jeszcze jak się tutaj rozwala. Okej, okay, no właśnie w ten sposób, dobra. Najpierw tak, idziemy tu do przodu. Bardzo dobrze, tu jest skrzynka schowana, jak widzicie. Żeby ją dostać, musimy się przedostać na ten oto balon. I wybić tu na górę, dokładnie tak. Ten posąg się obróci przed nami. A my musimy trafić w tą skrzynkę, to jest ciężko trafić. Czy mi się uda? Zabudało mi się za pierwszym razem, wiesz jak dobrze. Nie chciałem się z tym męczyć. Ten oto ludek da nam czerwoną puszkę. Jak widzicie. Potem się obyć za chwilę, po tej czerwonej puszce. Za drzwiami jednymi jest schowane. O, proszę, wystraszyłem się, to była animacja. Po raz kolejny, zobaczcie, po raz kolejny mamy animację czerwonej puszki. Żadna inna animacja nie występuje w grze, tylko czerwonej puszki. Nie wiem czemu twórcy tak bardzo tą puszkę lubią. No ale cóż, daje nam dodatkową siłę, no nic w sumie nic więcej. No
Aj, nie zdążyłem nawet zrobić tego. Dobra, trudno. Sobie. A, to są świnie. W innym miejscu jest ten 2000 do przodu, tak jest. To w sumie chyba nie zepsułem aż tak bardzo. Tutaj mamy dźwignię i tu się posąg obraca. Dostajemy szmaragd, panie i panowie, którego też zbierzemy z puszką. Mhm. To jest mega dobre. I w tym momencie nie pozostaje nam nic innego, niż zebrać ten szmaragd i iść w końcu dalej. W końcu ukończyliśmy wszystko na dole, co mieliśmy do ukończenia. Dolecę? Doleciałem, okej. Okay. On czasem się tu nie łapie. Potwierdzone info. Spadłem już masę razy w ten sposób. Okej. Okay. Dobra, idziemy jeszcze raz po niebieską puszkę. I możemy iść dalej. Dużo do roboty, jak widzicie, żeby to ogarnąć. No ale cóż. Cyk, 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 po kolei. Pięknie. Chyba nie pominąłem nic. Cały czas mam wrażenie, abym coś pominął, jednak jestem święcie przekonany, że nie. Może potem będę oglądał film przed wrzuceniem i jednak coś pominę. Czy tak jest często? Aż za często. Aż mam czasami dodać ochotę dodać komentarz gdzieś, że hej, no ja wiem, zepsułem tu, jestem świadom. Tu sobie niebieską puszkę, więc nie martwię się o punkty. Raczej nie inaczej. Tu mam diament do zabrania. Czemu żeby nie? O, shit, dobra. Action, wezmę sobie tę niebieską puszkę jeszcze raz. Okej. Okay. Nie ma problemu. Mój komentarz na pewno jest inny w tym filmie niż w reszcie tej serii. Skupiam się, naprawdę się skupiam. Nie chcę się od tego skoku zepsuć, nie chcę spaść na dół. Wiem, że czas nie jest esencją na tym poziomie. Nigdy nie był w Rayman'ie. Ale tak czy siak nie chcę niczego popsuć. Każdy mój ruch chce, żeby był idealny. Taki już jestem. Jeśli chodzi o takie rzeczy. Lubię się skupiać, lubię w pełni wykorzystywać to, co mam podane na danym poziomie. Czy tak mówimy? O, teraz popsułem, mimo że stałem idealnie w miejscu. Czasami jak stoimy w miejscu, właśnie na takiej platformie, to jemy tylko nie zalicza, dopiero jak wejdziemy w kryształ, to dopiero zalicza. 300 do przodu, nie jest źle. Teraz będziemy mieli trochę walki, także postaramy się nie dostać, albo już dostajemy na start. Dobra, kamero. Kamero, kamero. Dziękuję. Nie miałem tu do rozwalenia chyba 7. Traf go, okej. Okay. Czasami nie mogę ich trafić nawet. Myślałem, że go rozwaliłem, dobra. Czy ja go rozwaliłem, sorry. Dobra. Jak się rozwali szybko, to tu może dużo punktów nabić. Jakoś nie wiem, czy bym zdążył nawet tego rozwalić. O, shit, już się. Dobra, to będzie czwarty lotnik. Okej, okay, już się szybko, będzie kolejny. Kolejne dwa, dokładnie, czyli to będzie 6. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Dobra, dostaliśmy dwa razy, okej. Okay. Nieźle. I leci. Tak, 7, dobrze pamiętałem. Ostatni leci. A! Udało się. Okej. Okay. Mogę tego Mokluma jednego zebrać z puszką, ale już nie będę kombinował. 28 tysięcy, naprawdę nieźle. Ogólnie odkryłem, w jaki sposób w poprzednim odcinku mi upadł kontroler z komputera. Mam modyfikację do Raymana, czy po prostu Better Rayman 3, tak się nazywa oczywiście fix, czy ta modyfikacja, który pozwala mi używać pada z grą. I jak grałem na klawiaturze, to wibracje też były na padzie, dlatego mi spadło. Kapam się potem, dopiero na przesadzeniu dźwięku z mikrofonu. I no i okazało się właśnie to co wam przekazuję w tym momencie. Nie było tego dźwięku słychać na szczęście tej wibracji na mikrofonie. Znaczy było słychać, ale na filmie nie było słychać, ponieważ grała jeszcze muzyka z gry, także... Nie było, było okej. Okay. No, tu mamy sporo kryształów do zrobienia, ale nie możemy spaść na dół, ponieważ lawa jedzie do góry. Jeżeli Ocean, jeżeli dobrze pamiętam. Tak mówię, nie musimy się spieszyć, jeśli chodzi o czas, o płynność i tak dalej, to po prostu jest moja. Moja rzecz, nie trenuję do speedrunu, bo speedruny to jest rzecz dla mnie po prostu nieosiągalna. Ja nie potrafię, ja nie umiem. Ja bardzo bym chciał umieć, ale po prostu nie umiem. Z
speedrany nie są dla mnie. Nawet gdybym próbował, to po prostu nie. Ja wolę sobie przechodzić grę w swoim tempie. A wiadomo, gram... ludzie mówią mi, że byłbym dobry w tym, ponieważ ogarniam takie gry jak... Geometry Dash. Może nie przechodzę demonów, ale ogarniam mniej więcej, co tam się dzieje. Także myślę, że w speedrunach byłbym jakkolwiek może dobry. Kto wie. O Jezu, nie widzę tego momentu, nie widzę tego lotnika w tym miejscu. Widzicie, mam platformy, które idą naprzeciwko nam i to z całkiem dużą prędkością, jak widzicie. No i musimy tego lotnika załatwić. Ten lotnik jest tu nie bez powodu, jest to, żeby nam uprzykrzyć życie, to na pewno. Nie możemy w niego strzelić po linii prostej, jak wiecie. Bo to jest lotnik, a lotniki są gnojami. Ale tak, little by little go w końcu rozwalimy. Także... dobra. No, unika tych wszystkich strzałów bardzo, bardzo sprytnie. Bardzo sprytnie. O, goddammit, okej. Dobra, chcę tego lotnika rozwalić i to, co po rubiny iść. Jak widzicie, mamy ich całkiem sporo, także w combo po lotniku by się przydało je zebrać. Matko, matko, moja platformy. Nie zrobię tego. No nie zrobię tego. Umieraj, no! Udało się, udało się, udało się, udało się. Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Nie zdążyłem. A myślałem, że zdążę, no. No ale nie zdążyłem. Tu to się mówi. Okej. 30 tysięcy, jeszcze 13 tysięcy tylko. I tylko spadek na dół. Jajcik, dobra. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić, naprawdę. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić. Jestem zdeterminowany, żeby ten sekret zobaczyć w końcu. Nie widziałem go lata całe, bo na poprzednim let's play mi się po prostu nie udało tego zdobyć. Jeszcze raz się odbiję od tego balonu. Oczywiście ten balon trzeba się odbić nie w ten sposób. Ten balon trzeba się odbić między platformami, jak lecą. Bo raczej odbijemy się w platformę, albo od razu będziemy się zbukujemy jakoś. Nie, nie, nie. Lepiej tego nie robić. Lepiej znowu nie bugować, tak jak w poprzednim odcinku. Okej. Nie jest źle. Jest całkiem okej. Tak, wiem, puszka mi się kończy, bo już trochę tutaj coś spędziłem. XD. Okej. Pięknie, udało się. Udało się. Jumpujemy, jumpuj. Udało się. Tu mamy oczywiście naszą skrzyneczkę. Spoko, czerwona puszka. Teraz ponownie niebieska. Mega dziwne. Okej, 3300 punktów. 34, brakuje nam 9000. No, prawie 35, czyli wow. Czyli 8000 nam brakuje. Nie wiem, czy to zdobędziemy. Miejmy nadzieję. Jeżeli miał wątpliwości, ale... Dobra, rozwaliliśmy tego mikroma, za niego nie ma punktów. Smutek, ale to jest świnka, którą bym pominął, na szczęście. Właśnie teraz sobie o niej przypomniałem. To jest dodatkowe punkty wszystko. Może 10 tylko, ale i tak to są punkty dodatkowe, które są bardzo cenne na tym poziomie. Masa ludzi, łącznie ze mną, gdzie w czasach, gdy jeszcze nie było internetu, grałem w ogóle na trójkę. To powiem wam szczerze, że naprawdę nie wiedziałem, jak ten sekret zdobyć, po prostu nie wiedziałem nawet, co to jest. Ale to zobaczycie wszystko naprawdę, naprawdę niedługo. Lecę! Nie wiem, co jest w tej śwince. Kiedy bym zobaczył. Chyba Rubin. Szybko do niego? Tak, Rubin. 640 do przodu. Wygląda bardzo fajnie, te punkty wyglądają, powiem wam szczerze. Szczególnie, że sekcja przedostatnia przed bossem daje nam dużo punktów. I am happy. To był Mioklum, gdzie on się podział? To już tak, on już przeskoczył, cwaniak. O, nie ma. O, nie ma. Spadniesz. Spadasz. O, ja sobie rozwaliłem balony, no świetnie. A lawa idzie do góry. I tak, mamy taki widok przez cały czas i musimy unikać lawy. No idzie do góry po tych balonach. Chyba tak zawsze miało być. Pierwszy raz jakie coś widzę. No nie denerwuj mnie nawet, stary. Gdzie w tym balonie stał teraz cały czas? Nie. Ruszysz się jak ciebie strzelę.
Oj. Co za koleś? No, pierwszy raz, szczerze, mówię wam z ręką na sercu, pierwszy raz widzę, jak ucieka tak do góry. Teraz we dwójkę będą strzelać. Co za typy po prostu. Haha, i spadasz na dół. Obydwoje spadacie na dół. Nara, panowie. Fajnie było. Tu dostanę chyba kryształy po raz kolejny. Lecę, bo ten. No ja wiem. Lawa leci, więc ja też bym na twoim miejscu spadał. Okej, okay, niecałe 6 tysięcy mi zostało. Nie musimy ich rozwalać, zniknienia punktów, oni są tu tylko po to, żeby przeszkadzać, więc... Nie musimy ich naprawdę rozwalać. O, właśnie, właśnie w ten sposób. Ja w nas strzelam, oczywiście tam anulują helikopter w tym samym momencie, więc... Denerwujące. Ulce denerwujące. No, god damn it. Przysięgam, nie dostawałem tu nigdy aż tak. Nie wytrzymam. Dobra. Sukces. Ostatnia skrzynka na tym poziomie. I w grze. Wow. O nie. 100% mam, ale pominąłem kryształy z tej skrzynki. Rayman! Zobacz, co znalazłem! Cześć, Globox! 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 Ta fizyka na włosach. Trochę się bałeś, co? Podwieźć cię? Poproszę. A, ja nie chcę! Okej. Okay. I to jest nasz pojazd na tą sekcję. Ała, ała. Zajebiście bijcie, zajebiście bijcie. Okej, okay, widzicie, te co lata to są wysłannicy Andrzej, to są oczywiście broklumy i musimy ich strzelać z tego działka. Tutaj się przytrzymuje, potem będziemy klikać. Dobra, trochę moją klawiaturę tutaj będzie słychać, także musicie mi wybaczyć. Mogę C? Mogę C. Mogę C, dobra. Odbiuj! Jak widzicie, pojazdy tych przeciwników mają takie niebieskie paski przy ich dziale, które się zbliżają i jak im są bliżej, tym są bliżej strzały oczywiście, także musimy je szybko zestrzeliwać. I oczywiście combo tutaj jest ultra ważne. Musimy ponad 43 tysiące na tej sekcji uzbierać. Niesamowite. Andre ma fioła na punkcie maszynerii. Bardzo zdolne dziecko. Oczywiście chciałem zauważyć, że Globox, jeżeli jeszcze nie wywnioskowaliście z tego, co Kurczę, mówi... ten Andre ma chatę. Sam raz na imprezkę. Nie, nie, nie. Nie, nie, uważałem to za bezbędne dziecko. Masz wyrybistą metę. Tylko mogłoby być trochę więcej okien. Metę. Chodzą słuchy, że chcesz zawezwać Tetrisa. Powiedz, że to nieprawda. Globox, nie wiem, jak ci to powiedzieć. Andre, złotko, wiem, że jest fajnie, ale nie zachowuj się jak ten brutal. Dobra, lecimy. Znowu koledze Diego. Hurra! Tak, bardzo hura. Jestem po prostu stary w niebo wzięty, że oni się pojawili po raz kolejny. Nie dostanę ani razu. Nie stracę już żadnych punktów. Pominąłem już skrzynkę. Tam było mega dużo diamentów. Kilkaset bym punktów dostał. Ja to pominąłem jak debil. Dobrze, chociaż że ją zestrzeliłem. Musiał poziom powtarzać. Zrobię to, zrobię to, zrobię to, zrobię to, zrobię to. O nie, dostałem. Czyli jeden mi uciekł. Bardzo źle. Też nie wiem, czy się pojawia ponownie. Tego nie testowałem jeszcze nigdy. Bo nie wiem, ile ich jest na tym poziomie tutaj. Ja udało się, Jezus Maria, 42 900. I jaba, mamy 43. Hell yes. Jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy. I teraz patrzę, ile mogę jeszcze wyciągnąć z tego. Nie wiem, czy to dwie sekcje, czy trzy. Wydaje mi się, że dwie. Mogę się mylić oczywiście. Grałem to dawno, więc mogę takich rzeczy nie pamiętać. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mój palec wola o pomstę do nieba. Ja klikam, bo klikać mi jest lepiej niż przytrzymywać. 45. Nie bądź niegrzeczny, przejdź na stronę dobra. Okej. Czy to będzie. Tak, to będzie wszystko. Nie będzie chyba kolejnej sekcji. Zdaje się, że znaleźliśmy kibelek. Globox, nie wiem, jak u ciebie wygląda ubikacja. Bądź klop. Ale. Jaki zapach! Robi wrażenie. O, 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 aj, shit! Wszystko chodzi tip-top. Żadnych spółk, ani nic. Mhm. Jestem tego samego zdania. Szczególnie, że dostaliśmy właśnie w nasz pojazd.
latająco podróżny. Boże, nic nie widzę. Dobra, tu jest. Aj, shit, dobra. Udało się. Przelecieliśmy. To jest koniec. André, jesteśmy! Wróciłem na 110 stronę. Okej. 100% dla każdej sekcji ostatniego poziomu. Pierwszy raz mi się to zdarzyło w życiu. Pierwszy raz. Jestem mega szczęśliwy z tego powodu. I tutaj byśmy zbierali wszystkie robaczki. Mamy ostatniego. Tak, Andy. Dzięki energii twojego potężnego berła będę mógł się powielać w nieskończoność. Tak, Andy. Tak, Andy. Tak, Andy. Nic więcej nie umiesz powiedzieć? Nie, Andy. Jeffrey zgłupia przez tą całą moc, ale okej. Okay. Panie i panowie, następny odcinek jest to walka z bossem. Jest to walka z ostatnim bossem. Walka z tym bossem jest długa, ponieważ ma 4 fazy. Więcej wam nie będę spoilerował. Prawdopodobnie zrobię miniaturę z nim, bo mam fajny pomysł na nią. Także jeżeli wam zaspoileruję, to przepraszam, ale mam nadzieję, że nie będzie aż taki wielki spoiler i walka wam się będzie podobać. Także cóż, trzymajcie się, moi drodzy, na razie, cześć, pa. Do zobaczenia w ostatnim odcinku Raymana 3. Trzymajcie się, pa, pa.